Horoskop dla wszystkich znaków na miesiąc grudzień, czyli na koniec roku praktycznie. Kochani, z kart tarota. Pierwsze są dzisiaj znaki powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Dla każdego znaku losuję jedną kartę jako kartę porady. I zapraszam bliźnięta. Kochane bliźnięta, to dla Was wskazówka na grudzień. O, koło fortuny. Kochani, coś się zmieni. Do końca roku coś się powinno przemienić. Jeśli jesteście pod wozem, to będziecie na wozie, czyli sprawy dobrze się mogą potoczyć. Jakieś złe sprawy mogą się tutaj dobrze dla Was rozwinąć, kochani. Może być nagła zmiana sytuacja, nagły, dobry obrót spraw. Także bądźcie przygotowani w jakichś sprawach, o które pytacie, czy finansowe, zawodowe, emocjonalne, małżeńskie, związkowe, przeprowadzki, wszystko jedno, o jaki motyw pytacie, to tutaj będą jakieś raptowne zmiany. Także wszystkiego dobrego. Waga, zapraszam wagę. Dla wagi, kochani, na miesiąc grudzień. Proszę o wskazówkę dla wagi na miesiąc grudzień. O, tutaj podjęcie jakiegoś wyboru. Nad czym się zastanawiacie, wahacie, tak? Nie umiecie się zdecydować, nie umiecie wybrać. Jesteście tutaj, widać, na rozdrożu dróg, to znaczy, no, macie dwie tutaj jakieś sprawy, nie umiecie się zdecydować na jedną drogę, więc tutaj podjęcie decyzji i też dojrzałość do podjęcia decyzji, ponieważ ta karta pokazuje też niedojrzałość, tak? Niedojrzałość, by podjąć jakąś konkretną decyzję i by jakby sprostać tutaj wszystkim trudnościom w konsekwencji tej decyzji, tak? Więc tutaj podejmijcie decyzję do końca roku, zdecydujcie się na coś i podążajcie za tym celem sobie wskazanym, tak? Lub konsekwentnie idźcie za swoim wyborem. Dobrze, zapraszam wodniki. Kochane wodniki, oto wskazówka dla Was na miesiąc ostatni tego roku, grudzień. Proszę o wskazówkę dla wodników. Król Buław. Król Buław, czyli w tym miesiącu, grudniu, bądź energiczny, aktywny, kochany wodniku, idź za swoimi celami, dąż konkretnie do realizacji swoich celów, bądź kreatywny, wykaż się odwagą i tutaj jeśli chodzi o Twoją charyzmę, tak, seksualność, to też się wykaż tutaj swoją męskością czy kobiecością, tak, w zależności jaką jesteście płcią. Także tutaj bądźcie odważni w podejmowaniu decyzji, bądźcie konkretni, działajcie aktywnie, nie stójcie pasywnie i nie myślcie tylko o czymś, ale róbcie, działajcie, tak? Aktywnie. Jeśli macie do dokończenia jakiejś sprawy do końca tego roku, czy jakieś podjęcie jakiejś decyzji, to róbcie to aktywnie. Dziękuję znakom powietrza. I zapraszam teraz żywioł ognia, czyli barany, lwy i strzelce. Kochane barany, to wróżba teraz, wskazówka dla Was. Proszę o wskazówkę dla baranów na grudzień. I mamy. O, jakaś nędza. Kochani, jakiś deficyt czujecie, lub finansowy, zawodowo, finansowy lub jakiś emocjonalny, może to być też deficyt, brak stabilności, stabilizacji, być może lęki jakieś o swoją egzystencję. Więc weźcie sprawy w swoje ręce, zawalczcie o własną egzystencję, o własną
o własne bezpieczeństwo, o własną stabilność, stabilizację, tak? Czy finansową. Tutaj mamy jakiś niedosyt, niezależnie o co pytacie, jakiś brak, tak? Czujecie jakiś brak, czegoś Wam brakuje, czy emocjonalności, czy miłości, czy pieniędzy w dosłownym tego słowa znaczeniu, czy szukacie pracy, straciliście pracę, to proszę, działajcie do końca roku, piszcie podania lub wyjaśnijcie sprawy, porozmawiajcie z partnerem, że brakuje Wam miłości lub finansowo musicie szukać lepszej jakiejś pracy, czy zmienić pracę, tak? No nie wiem, jeśli macie jakieś problemy w dosłownym tego słowa znaczeniu, długi, to musicie przemyśleć, jak wykaraskać się z tego. Także działajcie, kochani, aktywnie, a nie tylko rozpaczajcie i nie płacz, tak? Dobrze, dziękuję i zapraszam strzelce. Kochane strzelce, oto porada dla Was. Proszę o wskazówkę dla strzelców. Rycerz Buław. Rycerz Buław to osoba waleczna, energiczna, z werwą, z siłą, tak? Walczy o swoje sprawy i to odważnie, i to walecznie. Rozpycha się wręcz łokciami. Tutaj jest ta osoba aktywna, energiczna, kreatywna, być może troszeczkę agresywna wręcz w walce o realizację swoich celów i planów. Więc tutaj musicie z werwą, z walecznością, z energią, ze skutecznością działania podjąć jakieś kroki do końca tego roku, tak? Zawalczyć o swoje, zawalczyć o własne argumenty, o swoje racje, zawalczyć o pracę, czy o partnera, czy o małżeństwo, które się być może tutaj wali, tak? Zawalczyć o coś, co być może się tutaj, nie wiem, nie udało, czy potrzeba po prostu o coś zawalczyć, tak? Czy o związek Wasz, czy o jakieś inne stanowisko, czy o finanse, zawalczyć, wziąć sprawy w swoje ręce, kochani, i walczyć odważnie, śmiało podążać do swoich celów, do wygranej. Teraz żywioł wody, kochani. Zapraszam raki, skorpiony i ryby. Pierwszy znak żywiołu wody to rak. Czyli oto wskazówka dla wszystkich raków na grudzień, ostatni miesiąc tego roku 2022. Proszę o wskazówkę dla raków. Proszę o wskazówkę dla raków. Proszę o wskazówkę dla raków. Kochane raki, no też podjęcie decyzji, tutaj tak jak w wadze było. Podjęcie jakiejś ważnej decyzji, nie tutaj żonglowanie, bawienie się dwoma opcjami, na przykład dwoma partnerami, czy dwoma, nie wiem, jakimiś potencjalnymi, nie wiem, pracami, czy sprawami. Podjęcie jakiejś konkretnej decyzji, co jest tutaj bardziej wartościowe, lepsze dla Was, tak? I trzymanie się tej decyzji, branie konsekwencji na swoje barki odnośnie podjęcia tej decyzji, a nie żonglowanie tutaj na dwoje babka wróżyła, nie wiadomo co chcecie, jesteście labilni, czyli chodzi tu o stabilne, konsekwentne, dojrzałe podjęcie jakiejś decyzji. Skorpiony. Skorpiony, musicie wyjść, kochani, ze swoich sidł, ze swojej klatki mentalnej, ze swoich jakichś tutaj, nie wiem, rys, które Was splątały, tak? Otwórzcie oczy, otwórzcie uszy, spójrzcie i usłuchajcie, co jest wokoło Was, tak? Co jest ważne, co należy tutaj zrobić jeszcze do końca tego roku, załatwić, zorganizować, tak? Tutaj, nie wiem, myślicie, że coś być może stoi w miejscu, jest zablokowane, jesteście Wy też zablokowani tutaj, jakby sparaliżowani, pasywni, więc to należy, skorpiony, zmienić w grudniu i wyjść z tych sidł Waszych, z tej mentalnej pułapki i pójść w świat, aż ta karta mi wypadła, pójść w świat, otworzyć się na nową fazę Waszego życia, działać optymistycznie, a nie tutaj pasywnie zostać, tak?
Czyli wyjdźcie, skorpiony, z pasywności w aktywność. Zapraszam ryby. Kochane ryby, to dla Was teraz wskazówka na grudzień. Do końca tego roku proszę o wskazówkę dla ryb. Proszę o wskazówkę dla ryb. Proszę bardzo o wskazówkę ważną dla ryb. Proszę o wskazówkę dla ryb. Wow, gwiazda, czyli nadzieja Wasza, spełnienie marzeń. Kochani, tutaj coś pięknie się Wam potoczy, tylko musicie wyjaśnić sprawy i musicie tutaj mieć cierpliwość, być spokojni i w harmonii, i tutaj w zgodzie być z sobą i z otoczeniem, czy z partnerem, i się wszystko tutaj wyjaśni, ułoży. Jest nadzieja, że wszystko będzie dobrze do końca tego roku w grudniu, jeśli coś Was martwi, tak? Czyli nadzieja na rozwinięcie się spraw na lepsze. Dziękuję żywiołom, żywiołowi wody i znakom wodnym, i zapraszam znaki ziemskie. Byki, panny i koziorożce. Pierwszy znak ziemski to byki. Zapraszam, kochane byki. Zapraszam byki, to dla Was, kochani, wskazówka. Zapraszam byki. Zapraszam byki, to dla Was wskazówka na miesiąc grudzień. Proszę o wskazówkę na grudzień dla byków. Proszę o wskazówkę na grudzień dla byków. Proszę o wskazówkę. Byki, wow, zabawa, muzyka, śpiew, towarzystwo, praca zespołowa jest ważna, by zakończyć też pięknie ten rok. Pokażcie, że umiecie pracować z Waszym teamem, z Waszym zespołem. Bądźcie towarzyscy, bądźcie społeczni, bądźcie tutaj zabawni, radośni, lekko mieć atmosferę. Być może pójście tutaj na jakieś koncerty, okoliczności, urodziny, na jakieś festyny, tutaj jest ważne, tak, by zakończyć ten rok radośnie, pięknie, towarzysko. No być może też tutaj mówi karta o końcu roku, tak, końcu grudnia, Sylwestrze, żeby to spędzić, ten dzień, koniec roku, wybrzmieć w towarzystwie, wesoło, tak, aktywnie, towarzysko. Dobrze, i zapraszam, kochani, panny. Proszę o wskazówkę dla panien. Proszę o wskazówkę dla panien. Proszę o wskazówkę na grudzień dla panien. Kochane panny, tak samo macie jak tutaj wcześniejszy znak koło fortuny, czyli coś się dla Was zmieni. Jakieś zmiany na końcu tego roku. Chcecie być może w nowym roku wystartować z czymś innym. Nie wiem, nowa praca, nowy jakiś rozwój finansowy, kupno, sprzedaż domu, czy przeprowadzka, czy nowy partner, nowy związek, czy rozwód. Chcecie coś tutaj zmienić, tak? Czyli jeśli byliście pod wozem i się Wam nie układało, chcecie, by był odwrót spraw na dobre i żebyście byli na wozie. Tutaj rzeczywiście jest też walka o nowe, tak? I też zwycięstwo, tak? Także pozytywny rozwój spraw, szybki obrót spraw. Do końca roku weźcie się w garść i startujcie z nowymi pomysłami, planami, projektami, i wszystko dobrze się tutaj potoczy, tak? Żeby coś zmienić, oczywiście nie możecie siedzieć pasywnie, tylko musi być aktywność, musi być jakiś ruch, jakieś działanie. Dziękuję pannom i zapraszam koziorożców. Kochane koziorożce, to porada dla Was na grudzień. Proszę o wskazówkę dla koziorożca. Proszę o wskazówkę dla koziorożca. Ta karta się coś tutaj odwróciła, więc ją wezmę. Wow. No mamy wstrzemięźliwość, anioł stróż, czyli jesteście pod ochroną. Sprawy potoczą się dobrze, kochani. Tylko spokój, opanowanie, cierpliwość dla koziorożców. Tylko tutaj być z sobą, z własną osobą, i z otoczeniem w harmonii, w balansie, tak?
dawać i brać, dobro i zło, harmonia. Tutaj jest przepływ energii męskiej, damskiej, yin-yang. Tutaj jest wszystko w balansie, emocje, tak? Słońce, widzicie, słońce na horyzoncie, czyli nadzieja, światło w tunelu dla rozwiązania wszystkich Waszych trudnych spraw. Ale opanujcie się, bądźcie wstrzemięźliwi, bądźcie opanowani, bądźcie cierpliwi, bądźcie spokojni i potoczą się sprawy wszystko w swoim czasie, wszystko będzie dobrze, nie martwcie się, tak? I wszystko potoczy się samo. Wszechświat i anioł stróż, czy anioły, archanioły czuwają nad przebiegiem tych spraw. Oddajcie to też w ręce opatrzności Bożej Wszechświata, koziorożce. Dziękuję, kochani, wszystkim cudownym znakom Zodiaku. Proszę o komentarze, o lajki z łapką w górę. Proszę o nowe subskrypcje, jeśli znaleźliście dopiero teraz mój kanał. Zostańcie tutaj ze mną, a powróżę Wam codziennie na różne inne tematy. Pięknego miesiąca grudnia, pięknego czasu adwentowego, wesołych świąt i pięknego Sylwestra. I do usłyszenia już wkrótce.